Siema, witajcie po małej przerwie. Jak zwykle Jorman z tej strony. Dzisiaj pogadamy o obiektywie Sigma 16-28 ze światłem 2,8, który kupiłem na początku tego roku, a w zasadzie zaraz po premierze. Zacznę od tego, że jest to naprawdę świetne szkło. Mój wybór padł na Sigmę, ale mamy jeszcze kilka innych szkieł, które moglibyśmy zakupić w tym przedziale cenowym, no i z podobnymi ogniskowymi, a jak nie z tymi samymi. Z konkurencji mamy m.in. Tamrona 17-28, który jest troszkę węższy na szerszym kącie o 1 mm, ale ten 1 mm robi różnicę. Oprócz Tamrona mam jeszcze dwa szkła ze stajni Sony. Jest to m.in. 16-35 ze światłem F4, no jest po prostu ciemniejszy. Jest to troszkę starsza konstrukcja, ale w dalszym ciągu się sprawdza. Mamy jeszcze oczywiście G-Mastera, no, który jest potwornie drogi. Jest to 16-35 ze światłem 2,8. No i mamy, wróć, jeszcze trzecią propozycję od Sony. Jest to nowy obiektyw 16-35 ze światłem F4, ale jest on, no, kompletnie inny. Na przykład zmiana ogniskowej odbywa się za pomocą elektroniki. Jakby, no, nie mamy tam fizycznie możliwości przesuwania ogniskowej, więc jak wyłączymy aparat i włączymy go ponownie, no to ogniskowa się, że tak powiem, zeruje. Jak skończyliśmy na 35 mm, no to zaczniemy na, nie wiem, powiedzmy 16, tak jak jest to tam standardowo ustawione. Trochę lipa. Jednym z większych plusów tego obiektywu to jego kompaktowość. Jest on naprawdę lekki, 450 gramów, no i nieduży. 10,6 mm długości. Jest on naprawdę malutki, co bardzo ułatwia wielogodzinną pracę. Obojętnie, czy będziemy go nosić po prostu w łapie z aparatem, czy będziemy nosić go na gimbalu, no, każdy gram mniej robi dobrze dla naszego kręgosłupu. Wykonanie. Naprawdę świetny poziom. Miałem wcześniej Sigma 24-70 z serii Art. No, to był już top topów, ale tutaj naprawdę nie ma do czego się przyczepić. Obudowa jest plastikowa, ale jest to naprawdę świetnej jakości plastik. Nie czujemy, że trzymamy jakąś tanią tandetę w łapach. Przysłona to 2,8. Także mamy fajny zoom z jasnym światłem. Robi robotę. Bokeh też jest bardzo przyjemne. Minimalna odległość ostrzenia to 25 cm, więc daje radę. Możemy podejść naprawdę blisko do obiektu i zrobić sobie fotę, czy po prostu ujęcie. Co tu więcej dodawać? Średnica filtra to 72 mm. Nie ma tragedii, mogło być mniej, tak jak na przykład jest w Tamronie, zdaje się, tam jest chyba większość filtrów to 67 mm, ale nie ma tragedii, bo mogło być na przykład 88. A dlaczego mówię, że nie ma tragedii? No bo im większy filtr, tym wyższa cena tego filtra. I teraz to, co bardzo mi się podoba w tym obiektywie, aczkolwiek słyszałem odmienne opinie, to pierścienie. Według mnie chodzą naprawdę świetnie, nie za lekko, nie za mocno. Bardzo fajnie się nimi ostrzy manualnie. Oczywiście, no wiadomo, jeżeli będziemy chcieli gwałtownie przeostrzyć z punktu A na punkt B, no to to nam się rozjedzie, ponieważ no nie jest to taki, no, typowy obiektyw filmowy, ale naprawdę daje to radę. W porównaniu do Tamrona 28-75 z pierwszej generacji, którego też mam, no to jest dla mnie tragedia. Oprócz tego, że pierścień tam praktycznie nie wystaje poza budowę, jest wąski, w momencie, gdy zaczynam nim ostrzyć, to no, skórą palca zawadzam o budowę, no i kaszana. Wcześniej korzystałem z Sigmy, tak jak wspominałem, Art, która ma takie same pierścienie jak ta Sigma, jak, wróć, nie ta, tu jest Tamron, jak ta Sigma, o której teraz mówię. No, robi to po prostu robotę. Te pierścienie też wystają trochę poza obudowę, są wystarczająco szerokie, po prostu przyjemnie się tym pracuje, człowiek się nie męczy. Natomiast Tamron, dramat. Oczywiście mówi o G1, czyli pierwszej wersji, z dwójki nie korzystałem, ale tam już chyba to poprawili, jest znacznie lepiej. Aczkolwiek słyszałem odmienne opinie co do używania tych pierścieni. Dla niektórych chodziły za lekko, dla innych za mocno. Wiecie, no, nikomu nic nie dogodzi. To też jest istotne, z czego się przesiedliśmy i do czego się bardzo przyzwyczailiśmy. To, o czym teraz powiem, na pewno będzie miało większe znaczenie dla osób, które filmują. Dla fotografów nie będzie to raczej miało większego znaczenia. A mianowicie, jak zmieniamy ogniskowo, nie zmienia się czyn na długość obiektywu. Jest to świetna sprawa. Obiektyw nie wysuwa się z tubusu, więc nie zmienia się środek ciężkości i dlatego idealnie nadaje się na gimbala. A co do szczelności, to obiektyw ma również zabezpieczenie przed zachlapaniem, no bo wiadomo, nie będziemy z tym pływać w morzu, przy bagnecie. A tak, z tego co wiem, to chyba nie ma więcej zabezpieczeń, więc tutaj duży plus akurat dla Tamrona. Potem chyba ma aż 5 albo 7 dodatkowych gumek w środku, które chronią przed wodą. Co do samej ostrości obiektywu, jak dla mnie jest on ostry już od 2,8, nie mam tu większych zastrzeżeń, zresztą też nie jestem osobą, która powiększa zdjęcia 400% i patrzy, czy tam wszystko się zgadza, tak samo jeżeli chodzi o jakieś dystorsje, aberracje chromatyczne, aczkolwiek aberracji chromatycznej tutaj specjalnie nie zauważyłem, tutaj obiektyw pod tym kątem jest fajnie zrobiony. Natomiast co do dystorsji, no są jakieś dystorsje, no wiadomo, no nie jest to obiektyw za miliardy, no ale przecież też mamy korekcję dystorsji w obiektywie, w aparacie, możemy sobie to jeszcze poprawić później w programach, więc no nie wiem, specjalnie nie zwracam na to uwagi. Póki nie ma tragedii, to jest naprawdę spoko jak dla mnie. Historia, o której chcę wam powiedzieć, zaczyna się w 49 roku, zaraz po wojnie. Wówczas miało miejsce jedno z dwóch wywłaszczeń mieszkańców z tych ziem. Rząd wówczas chciał ustanowić państwowy program rolniczy.
trzy dekady później rząd już ówczesnej Jugosławii ponownie chciał wywłaszczyć ziemię i wybudować bazę wojskową. Obecni właściciele otrzymali śmieszne odszkodowania znacznie poniżej wartości rynkowej i zostali niestety zmuszeni do opuszczenia tego miejsca. W konsekwencji czego ponad 200 rodzin musiało znaleźć nowy dom. Po śmierci Josipa Tito, jugosłowiańskiego dyktatora... Autofokus, jak dla mnie działa naprawdę fajnie, sprawnie. Mam wrażenie, że mimo wszystko Tamron jednak trochę lepiej działa. Może jest to kwestia tego, że Sony ma udziały w Tamronie i gdzieś tam, nie wiem, bardziej im mówi, jak powinni to zrobić, żeby lepiej to hulało z ich obiektywami. Mimo wszystko, że Tamron, którym teraz nagrywam, jest no, znacznie starszą konstrukcją niż ta Sigma. Ale przy takim codziennym użytkowaniu to nie robi to większego znaczenia. Jest naprawdę spoko. Oczywiście pamiętajmy też o tym, że w zależności od tego, jak ustawimy ten aparat, jeżeli na przykład w Sony ustawimy, żeby ten autofokus był znacznie wolniejszy, no to będzie on wolniej ostrzył. Jeżeli ustawimy, żeby był szybszy, no to będzie dużo szybciej ostrzył, także dla mnie jest naprawdę git. Ale na pewno znajdą się tacy, którzy stwierdzą, że Tamron robi to lepiej. Świetnie, wybierzcie Tamrona. Dla mnie istotne było to, żeby jednak mieć 16 mm na szerszym końcu, a nie 17. 1 mm niby nic, a jednak robi różnicę. Przy szerokim kącie zwłaszcza. Przycisków na obiektywy nie ma za dużo. Raptem jeden przełącznik między autofokusem a manualnym ostrzeniem. Focus breathing na 16 mm jest praktycznie niezauważalny, przy 28 jakiś tam jest. Nie jest to obiektyw filmowy, nie czepiam się. Zresztą nie ma tutaj kompensacji tego, no bo nie jest to obiektyw Sony. Zresztą nawet A7S III, którym nagrywam, nie ma tego, także do tej pory żyłem bez takich bajerów. Nie jestem filmowcem, który robi filmy do Hollywood, więc bez przesady. Aczkolwiek jeżeli dla kogoś jest to bardzo istotne, no to jakiś tam jest ten focus breathing. Gdybyście zastanawiali się, jak obiektyw spisuje się przy vlogowaniu, no to wam pokazuję. Generalnie biorąc świetnie. Przetestowałem go podczas kręcenia mojego filmu w Czarnogórze, do którego zachęcam. Gdzieś tutaj powinien być link. No i wcześniej jeszcze parę vlogów z Chorwacji. Tak jak widać, jest no super. Dla mnie jest po prostu genialnie. Tak jest na 28 mm. Przysłona jest 2,8. Obiektyw robi robotę. Ciężko się do czegoś generalnie rzecz biorąc przyczepić. No i generalnie rzecz biorąc, nie odpadnie wam ręka przy vlogowaniu, no bo po prostu obiektyw jest lekki. Żeby tak ważył jeszcze z 200-300 gramów więcej, to po całym dniu po prostu łapa odpada. Słuchajcie, podsumowując, jeżeli chodzi o zalety, to przede wszystkim waga, kompaktowość, wykonanie, właściwości optyczne. Jak dla mnie jest naprawdę git, spełnia wszystkie moje oczekiwania, jakie miałem w stosunku do zooma z taką ogniskową. Naprawdę nie mam się do czego przyczepić. Malkontenci na pewno coś znajdą. A co do wady? No ciężko nazwać to wadą, no bo kupując obiektyw, gdzie wiemy jaka jest ogniskowa, no to ciężko mieć jakieś ale jednak mimo wszystko chciałbym, żeby miał te 35 mm, ponieważ czasem jak chcę gdzieś dozoomować, to troszkę mi tego brakuje. No ale no cóż. We have to deal with it, man. Czym go ponownie kupił? Tak. Myślę, co jeszcze wam tutaj powiedzieć o tym obiektywie. W zasadzie to chyba byłoby na tyle. Nie mam tutaj już chyba nic specjalnie do dodania. Tak myślę. Jak się podobało, zostawcie łapkę w górę. Zachęcam do zostawienia subskrypcji. Ostatnio było trochę więcej filmów takich bardziej podróżniczych. Takie też się jeszcze za jakiś czas na pewno ukażą. Ale również dalej będą filmy związane ze sprzętem. To by było na tyle. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Elo. Do następnego. No i oczywiście w zestawie jest tulipan. Thank you.